Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Polonia. Oto co dziś przygotowali reporterzy Polonii 24. Nie znamy dnia ani godziny. My może nie, ale wygląda na to, że amerykańscy naukowcy dokładnie znają godzinę, w której najczęściej umieramy. I to wcale nie jest żart. Która godzina jest dla nas śmiertelnie niebezpieczna, sprawdzał nieśmiertelny Maciej Wąsowicz. Splendory, czyli nagrody dla najwybitniejszych twórców radiowych i telewizyjnych, rozdane. Z rąk wiceprezesa TVP Bogusława Piwowara statuetkę Telesplendora imienia Włodzimierza Ławniczaka odebrał Janusz Głowacki. Otrzymał nagrodę za mądrą przyjaźń i przyjazną mądrość. Panie. Polonii 24 czas na przegląd wydarzeń z zagranicy, a na początek naukowe odkrycie, jakiego dokonał na Marsie łazik Curiosity. W marsjańskiej glebie sonda wykryła ślady substancji organicznych, a także związki zawierające siarkę i chlor. Jednak nie można mówić o znalezieniu śladów życia na Marsie. Minęła 22, czas na Polonii 24 i przegląd najciekawszych informacji dnia. Karolina Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam. Oto co przygotowali nasi reporterzy. Żyjemy coraz dłużej, a będziemy żyli jeszcze dłużej. Ale nie wszyscy. Kto ma na to największe szanse? Jak wynika z badań Światowej Organizacji Pracy, polscy 30-latkowie mogą dożyć 79 lat. Ale jest jeden warunek. Muszą mieć wykształcenie wyższe. Ich rówieśnicy, ale z wykształceniem zawodowym, będą żyli aż 12 lat krócej. A kto na świecie będzie żył od nas krócej lub dłużej, sprawdzał Andrzej Grzegorzuka. Dlaczego wolimy etat, czyli stabilność, zamiast wysokich zarobków? O tym porozmawiamy z naszym gościem Krzysztofem Kosy, psychologiem pracy z Uniwersytetu Warszawskiego. Wstać ciężko, głowa boli, pracować się nie chce, a wszystko przez pogodę. Jak się okazuje, to już nie polska fobia narodowa, a nowa choroba potwierdzona przez naukowców. Co nam grozi i czy jest na nią lekarstwo, sprawdzał Piotr Maślak. Za to w Krakowie znaleziono lek na łatanie budżetowej dziury. Wystarczy kilkaset złotych na remont ławki w parku i już możemy przybić do niej tabliczkę z własnym nazwiskiem. Co jeszcze i za ile można wyremontować w najbardziej zadłużonym mieście w Polsce, sprawdzała Magdalena Belka. Co jemy, a co będziemy jeść? Ustawa o nasiennictwie czeka na podpis prezydenta. Dopuszcza rejestrację nasion GMO, a także legalizuje obrót nimi na terenie Polski. Czym jest GMO i gdzie możemy spotkać modyfikowane rośliny, sprawdzał Marek Zieliński. Znają go wszyscy. The Polish Hammer. Na taki przydomek zdążył już zasłużyć w Ameryce Marcin Gortat. Nasz najlepszy koszykarz gra w drużynie Phoenix Suns. Jak mu się powodzi w słonecznej Arizonie? Przez kilka dni mistrza nie odstępował na krok Robert Elgendi. Wybitny dyrygent, kompozytor, pianista w przyszłym roku skończyłby 100 lat. I to właśnie 2013 rok został ogłoszony rokiem Witolda Lutosławskiego. Patronami będą też Julian Tuwim i Jan Czochralski. A my sprawdźmy najciekawsze wydarzenia kulturalne ostatnich dni. Drogo, drożej, najdrożej. Mamy dla Państwa najnowszą analizę wydatków na żywność w kilku europejskich krajach. Pod lupą Polska, Holandia, Niemcy, Czechy, Węgry i Słowacja. Wnioski? Gonimy bogatszych, niestety, tylko na poziomie cen. Rok temu za koszyk tych samych produktów płaciliśmy w Polsce o 26% mniej niż w Niemczech. W tym roku, jak widać, już tylko o 14% mniej. Podobnie wypada zresztą porównanie z Holandią. Rok 2011, polski koszyk o 41% tańszy. Teraz tańszy tylko o 25%. Kiedy ceny równają do jednego europejskiego poziomu, naszym pensjom wciąż daleko do europejskiej średniej. Ile możemy za nią kupić i jak to się ma do innych narodowych portfeli, sprawdzała Karolina Lewicka. Prohibicja. Czy ktoś jeszcze o niej pamięta? Nie tylko pamięta, ale też wprowadza w życie. Samorządowcy kilku miast chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu. O budzącym skrajne emocje pomyśle Robert Rzepnikowski. Jesteśmy życzliwi, rzetelni i pracowici. Czasami dajemy się oszukać, a nasz kraj boryka się z bezrobociem i korupcją. Tak według Instytutu Spraw Publicznych Holendrzy widzą Polskę i Polaków przebywających w ich kraju. Z badań przeprowadzonych jesienią bieżącego roku wynika, że aż 64% badanych twierdzi, że firmy zatrudniające polskich pracowników są zadowolone z ich pracy. Niestety polska marka w Holandii jest ciągle niedostatecznie rozreklamowana. Tylko 7% respondentów zna polskie produkty, a najczęściej wymieniane to polska wódka i piwo.
40% badanych uważa nas za dobrze i bardzo dobrze dopasowanych do ich społeczeństwa, a tym, co nas najbardziej różni od typowego Holendra, jest nasza religijność. I pozostajemy za granicą. Rosja nie ma odwrotu od demokracji. Tak powiedział w swoim corocznym orędziu Władimir Putin. Jego zdaniem najbliższe lata będą przełomowe dla całego świata. A szczegóły w przeglądzie wydarzeń zagranicznych. 22. Czas na serwis informacyjny telewizji Polonia. Karolina Dobrowolska. Witam Państwa świątecznie i zapraszam na Polonię 24. Święta to wyjątkowy czas w roku, momenty spotkań rodzinnych, wspomnień, składania życzeń. Polskie święta na pewno są wyjątkowe. W rodzinie pani Elżbiety Kulec, która od 20 lat mieszka w Nowym Jorku, gościła też nasza kamera. Damian Kulec, syn pani Elżbiety, zagrał specjalnie dla nas skomponowaną przez siebie kolędę. A teraz zupełnie inne święta. Tysiące kilometrów od domów, bez rodzin, ale z opłatkiem i kolędami. Święta w mundurach na misji. Trudno uznać za tradycyjne, ale żołnierze z bazy w Bagram robili wszystko, by było jak w domu. Z Afganistanu Rafał Stańczyk. Ukraina i Czechy to najpopularniejsze kierunki wyjazdów Polaków, ale wcale nie chodzi o wyjazdy turystyczne, tylko o egzaminy na prawo jazdy. Okazuje się, że właśnie tam zdobycie tego dokumentu jest dziecinnie proste. I o tym Łukasz Kowalski. Za to w nowym roku łatwiej wyrobimy paszport. Od 17 stycznia wniosek o wydanie dokumentu będzie można złożyć w dowolnym urzędzie, a w ekstremalnych sytuacjach dostaniemy go od ręki. To było jedno z najważniejszych kulturalnych wydarzeń mijającego roku. Po raz pierwszy z irańskich archiwów do Polski trafiły unikatowe zdjęcia i dokumenty dotyczące armii Andersa i polskich uchodźców ZSRR. Część tych wyjątkowych fotografii zaprezentowano w warszawskim Domu Polonii. Beata Bajkiewicz. Jej powieść w Wielkiej Brytanii jest już bestsellerem. Pisarka polskiego pochodzenia barwnie i z humorem opowiedziała w niej historię swojej rodziny. Joanna Czechowska, bo o niej mowa, zabiera czytelników w niezwykłą podróż w głąb polskiej historii i mentalności.